Cześć, witajcie, z tej strony Mangetsu i witam was w kolejnym odcinku z naszej serii Zagrajmy w Terrarię Hardcore Expert. Ogólnie zaczynamy sobie od przyspieszenia i w jego trakcie chciałem jeszcze wspomnieć nieco o tych rzeczach z 1.3.3, ponieważ w poprzednim odcinku jeszcze dane jakby na wiki nie zostały zaktualizowane. Teraz już wiemy naprawdę dużo, więc może zaczniemy od tego, że dodano nowe moby i z jednego z tych mobów wylatuje Forbidden Fragment i właściwie z tego fragmentu robimy później sobie zbroję. Co do samej zbroi, no to okazało się, że niestety nie jest to zbroja na Trowera, jest to zbroja na Summonera i powiem wam, że to również jest bardzo dobrze, ponieważ jakoś brakowało mi tego zamiennika zbroi dla Rangera, Warriora i Maga, bo właśnie te zbroje robi się nie tylko z Forbidden Fragment, ale również albo z Adamantytu, albo z Titanium. No i już wiemy coś nieco o mauncie, tak on wygląda i będzie można go zdobyć właściwie z bazyliszka, no logiczne. Zabijamy bazyliszka i mamy 2% szans, że nam wypadnie item, który przyzywa nam mounta bazyliszka. Dodano też sporo broni i powiem wam, że to jest chyba jedna z najlepszych, jeśli nie najlepsza rzecz tej aktualizacji, ponieważ są to bronie na wczesny hard mode, ale są to też rzeczy, które robimy broni przed hard mode'owych. No i to jest po prostu niesamowite, bo widać jakieś tam wykorzystanie pewnych elementów. Tego jeszcze potrzebujemy przykład Dark Shardów, Shotguna, więc teraz się opłaca szukać na przykład w dżungli Shotguna, żeby zrobić sobie Onyx Blaster. Tak samo Magic Missile jest teraz bardziej użyteczny, bo jest przedmiotem do craftingu. Light Shardy to samo, bo po prostu to jest etap, który można było bez problemu pominąć. Został jeszcze dodany jakiś tam mieczyk z tych Antlionów, ale to tam chrzanić w sumie. No jeśli chodzi o rzeczy Vanity, no to pewnie jeszcze będą kiedyś tam u mnie. Dalej mamy też ciekawą rzecz, tuż lampę Aladyna, lampę Dżina, no cokolwiek, która wylatuje z tych dżinów. To jest dekoracja oraz materiał, którego również później przy pomocy Forbidden Fragment i Souli robimy sobie lampę taką czarną, która też w jakiś sposób atakuje. Do tego warto też wspomnieć na koniec w wielkim skrócie, że Pocket Mirror, kieszonkowe lusterko, to jest przedmiot, który działa na debuff Stoned, czyli na meduzę. Bardzo przydatny item, znaczy bardzo przydatny. Szczerze powiedziawszy, bardzo się cieszę, że coś takiego zostało dodane, bo fajnie to wygląda i współgra z pozostałymi elementami. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o moje takie dokończenie spraw z poprzedniego odcinka. Powiem wam, że ta aktualizacja, mimo że jest mała, no to wprowadza naprawdę wiele i będziemy jeszcze mieli okazję się o tym w mojej serii przekonać. Tylko jeszcze dajcie mi trochę czasu, bo muszę się tam rozwinąć. I chciałem jeszcze powiedzieć, że wielkie brawa dla Realogic, bo naprawdę ta aktualizacja to jest krok w dobrą stronę. No i śmiało można ich nazwać twórcami, którzy wiedzą, jak najlepiej rozwijać swoją grę. No i też mogę przeprosić przy okazji, jeśli chodzi o ten odcinek, ponieważ trochę się przeziębiłem, no i mój głos może się wydawać dziwny. Mam nadzieję, że wam to nie będzie przeszkadzało. No i to było na tyle, przejdźmy do odcinka. Poza przyspieszeniem jeszcze wziąłem sobie drewno, tam nazbierałem jeszcze pochodni, no i zrobiłem parę ognisk, tak żeby tam w drodze, w piekle sobie trochę tego rozstawić. Hardlanterny już sobie odpuszczam, bo tylko dwa miałem, no to po co od razu po to iść? Niewiele nam to da w sumie. No i wydaje mi się, że wszystko mam, potki, strzały, pociski, gwiazdki. Bronie jeszcze mogę w sumie przekuć, bo na przykład ten biznes mógłby być jeszcze lepszy. Zobaczymy. Sighted. Dobra, demonik. Zostawiam demonik, a Phoenix Blaster. No, w sumie ten speed taki. O, dobra, godly. Spoko. Co do akcesoriów, no to chyba takie sobie zostawię. No niestety, ale Shield of Cthulhu musi odpaść, dlatego że poradzę sobie ze Spectre Bootsami i Cloudina Battle, znaczy Balloon. No i w sumie reszta to jest taki pewnik. Bez daszy się obejdę, mimo że tam trochę defensa daje, bo jakbym sobie zamienił... Nie no, w sumie tyle samo jest. Spoko. A nie, bo w sumie jak zamienię, no to muszę jeszcze tak zrobić. O, no 4 defensa więcej, ale ja mimo wszystko chciałbym skoki. No i wszystko mamy, no to powiem wam, że się trochę niecierpliwie, ale pójdziemy wreszcie do piekła i zrobimy to, co trzeba. No i właściwie jeszcze chciałem wspomnieć, tak na przyspieszeniu, nie mogłem o tym wspomnieć, bo byście i tak tego nie widzieli, ale w piekle faktycznie jest ten efekt ciepła. Dokładnie na takiej samej zasadzie jak ten na pustyni. No i teraz to będziecie widzieli. No i dobra, ja już ogniska do ręki biorę i
Zaraz będziemy. O, tutaj w sumie już się też ten efekt zaczyna. O. No i jesteśmy. O. Już się jacyś delikwenci pojawiają. A wiem, co miałem jeszcze zrobić. Miałem jeszcze wziąć to. I miałem jeszcze wziąć to. O. I teraz jest perfekt. No i dobra, mam teraz takie dwa impy, które mi będą wspomagać. No zawsze coś. W sumie to nie będę z tego za bardzo korzystał, bo to jest na melee, ale no dobra. I jeszcze coś chciałem rozstawić te ogniska, tylko w sumie możemy od tego momentu tutaj zacząć już, bo nie będę się po 100 razy wracał. No to będę stawiał i patrzył, czy się kończy. Zasięg tu się już kończy. To może gdzieś tutaj. Kończy się to może tutaj. Tutaj. Ktoś może powiedzieć, że ta platforma już jest w sumie za długa, ale wiecie co, platforma nigdy nie jest za długa, mimo wszystko. Wolałbym mieć dłuższą i czuć się bezpieczniej, niż mieć krótszą i później improwizować. Dobra. No to jeszcze 9 ognisk do rozstawienia. Kurczę, ta walka. Aż się niecierpliwie, bo naprawdę ciekawią mnie jeszcze te itemy, które zostały dodane. Ajajajajaj. Dobra, jeszcze 5 ognisk. Jeszcze trochę. Widzicie, że platforma jest naprawdę długa. Niestety takie proste platformy też mają taki minus, że często występują demony, które tak strzelają przed siebie i mogą coś tam zadać. Ale dobra. Jeszcze kawałek, bo to już było blisko. No i tutaj, tak? Dobra, no to może tu sobie zrobię miejsce. No, tylko teraz już nie mam życia. Musiałem się zregenerować trochę. Regeneracja w piekle jest taka średnia. W sumie jak slajmy tutaj sobie wybuchają i wypuszczają lawę, to nam ogniska psują. Śmieszne. Dobra, no to przywoływaczka. Trochę się jeszcze zregeneruje. Mogę sobie w sumie to ubrać. O, mamy impa. No dobra, w sumie już będę miał całe HP. No i jeszcze slime kretyński. Tam jest kto? LOL. Man Eater. Śmiesznie. I slime z góry, z dżungli spadł. No dobra, no to bez przedłużania już w sumie ja wrzucam, tylko musiałbym wrzucić sobie, bo tak nie mogę. Ja przestawiłem sobie właściwie wrzucanie tylko na jaki przycisk? Tu chyba. Dobra. I moi drodzy, bijemy. Jeszcze sobie wezmę po wsadzam w ten sposób i wydaje mi się, że będzie ok. Potki, tak żeby nie był fail, nie było żadnego failu. No i strzelam. Dobra. Coś tam biją, ja w sumie tych nie widzę, o. Teraz. Mógłbym sobie powybuchać jeszcze. O, w ten sposób. Pewnie pójdzie szybko. Bo HP coś mi tak nie biorą specjalnie. Dobra, już ma połowę HP, ludzie. Teraz trzeba się postarać, bo teraz już może być groźnie. No, niestety nie wybucha mu to. Dobra, i zaczęło się, ludzie. Zaczęło się, przyspiesza, więc... I proszę bardzo, mamy hard mode. No cóż, bardzo dobrze się przygotowałem, więc w sumie nie było innego wejścia niż pokonać Wall of Flesha. Bardzo się cieszę, że mi się udało w tej serii już do Hard Mode'a dotrzeć, bo na ekspercie owszem, to już jest wyzwanie. Znaczy jak ma się hardcore ekspert, no normalnie to tam też jakieś wyzwanie, ale wiadomo. I tak, mamy treasure baga, więc zaczniemy od tego, że zjemy sobie to i pytanie, co nam wyleciało. Laser Rifle, w sumie nie lubię tego bardzo. Ranger Emblem może się przydać. Musiałem to przerzucić, ej. Właśnie, to mamy Ranger Emblem,
No i teraz słuchajcie, może w sumie gajda i tak nie ma. To tepnę się do domu. Musimy poczekać niestety na dzień. I teraz uwaga, czy tutaj wewerna przyleci, bo mnie to zawsze zastanawiało. Pójdę tylko po te crate'y i będziemy robić opening. Jeszcze w sumie mógłbym odłożyć sobie rzeczy, które tutaj tak trochę zawadzają. No i może... Kurczę, bo będę miał cały przepełniony ekwipunek. Piggy bank wezmę i zrobię jeszcze jakąś platformę czy coś i sobie będziemy otwierać. Nie starczy mi na workbench. Chwila. Jeszcze wezmę sobie to. Dobra. I może pójdziemy gdzieś otwierać. Czemu ja mam dwa lusterka? What the fuck? Nie wiem, zabrałem skądś ze skrzynki. Chrzanić Ice Mirror. No i gdzie robimy taki wielki opening? Może na dole? Powiem wam, że trochę się cykałem bossów tych takich właśnie mechanicznych, ale wiki podaje, że one pojawiają się dopiero po rozbiciu altara. Ja altara nie mam zamiaru na razie rozbijać, mam crate'y przecież, no i... Chyba nie mamy czego się obawiać, a jeśli by się coś pojawiło, no to idziemy pod ziemię ze Skeletronem Prime'em. Na pewno tak jest, że jeśli by się pojawił, no to schodzimy pod ziemię, no i zagrożenie zażegnane. Dobra, no to otwieramy, w sumie tego będzie sporo. Co mamy? Orichalcum, trochę tego. W sumie otworzę już sobie tutaj świnkę skarbonkę i te inne rzeczy. To może deposit all i zostawię same crate'y, resztę sobie później wezmę. Dobra, otwieramy na początku wooden crate. No i mamy trochę titanium, trochę adamantytu, ale nie jest tego dużo. Ale to te najgorsze crate'y. Mamy to, lol. W sumie aglet też fajnie jakby nam wyleciał, to byśmy mieli już na budki. O, jest aglet, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. No, to dalej otwieramy. Dalej. No i w sumie mnóstwo rzeczy się już rozsypało. Więc może quick stack czy coś. Deposit all. No i niestety nic się już nie może stackować. No i pytanie, co zrobić teraz? Mam dużo kasy, to może save sobie kupię nawet. Albo dobra, wezmę po prostu jakąś skrzynkę losową. Mam tam skrzynki, tylko tutaj może być ta cała niewdzięczna wywerna. Dobra, no to wezmę sobie na razie w ten sposób. I porozstawiam tam na dole, żeby wszystko było jasne. No i... Hops. Powrzucamy sobie, crate zostawiamy i później to weźmiemy sobie. No to jeszcze iron crate, master baity i te inne, adamanty tu trochę. Martwi mnie, że tak tego titanium nie ma, bo tego naprawdę trzeba sporo. I wolałbym mieć na zbroję. O, już mamy 35 tabek. I jeszcze mamy dwa golden crate z pierwszego. O, mamy mounta. Fajnie. Mounta. No w sumie on się tak nie przydaje za bardzo. No i drugi crate. No to mamy master bait i nic takiego. Kurde. No to powiem wam, że trochę tego tutaj było. Chciałem też, żeby wyleciał nam sundial, no ale nie wyszło. Mimo wszystko wydaje mi się, że coś tam sobie z tego zrobimy. Więc po kolei co potrzebujemy. Może zbiorę sobie te wszystkie sztabki porozmieszczane po skrzynkach. Jakieś paladium, w sumie nie wiem, czy paladium się w ogóle przyda, bo na co tam paladium? Bardziej na kowadło mithrilowe na przykład mi potrzeba. Jeszcze by się przydał, o jest adamantyt, na piec pójdzie. Zobaczę, czego mam więcej ogólnie. Tungsten nie, po co mi tungsten? Wiecie co, coś mało jest tego mithrilu. Ja chyba nie zrobię sobie kowadła. Odpada. No kurczę, to myślałem, że już na wszystko będę miał. Ale lipa. Naprawdę to tylko tyle. Okej, no. W sumie nałowiłem się i jest tego tutaj mnóstwo, no ale... Spodziewałem się czegoś lepszego, nie ukrywam. No i teraz tak. Na pewno nam wystarczy na kowadło. Na pewno? Czy nie 15 jest potrzebne? Zobaczymy sobie wszystko w sumie. Hops. Kowadło, jest kowadło. Okej, spoko. To mamy kowadło. Co dalej, kowadło muszę postawić. Jest kowadło. No i teraz ten piec.
z czego piec zrobić. W sumie nigdzie tu nie mam pieca, bo muszę jeszcze hellstone'owy zabrać. I teraz pytanie, czego mam więcej? Raczej tytanu i tytanowa zbroja wydaje mi się lepsza, bo te uniki, jeszcze mam bryłki tytanowe, no to spoko, to zrobię sobie z adamantytu. No, to jest kolejny piec, no i patrzcie, wytapiamy sobie sztabki. 72, jestem ciekaw, czy nam tego starczy. Byłoby bardzo miło. Drilla, słuchajcie, nie muszę robić ani tego kilofu z titanium, bo to jest marnotrawstwo. Wolałbym sobie zrobić na przykład z mithrilu, tylko tego mithrilu też nie mam tutaj za dużo, no niestety. Kobalt. Chociaż jeszcze z adamantytu mogę zrobić, ewentualnie. Dobra, zobaczymy, jak to tutaj wygląda. Wezmę sobie zbroję i teraz tak. Starczy nam na dwa hełmy. Jeśli chcemy iść pod wojownika, no to... No niestety, ale ci bossowie mechaniczni, najlepiej się ich ubija właśnie z Rangera, bo Ranger ma tam mógł na przykład na Destroyera, Clockworka, Mega Sharka, te sprawy na pozostałych, więc i tak byśmy potrzebowali, ale wiecie co, sama zbroja na wojownika nie jest zła. Nie jest zła, bo daje dodatkowy defense. Więc na razie w sumie wolałbym sobie zrobić po prostu zbroję na wojownika. No, i mamy... W sumie nam nie pokazuje, bo minimapka zakrywa. 70 defensa na zbroję nam wystarczyło. I co możemy jeszcze zrobić? Możemy zrobić repeater za 12. W sumie możemy zrobić tytanowy, bo niczego tutaj już raczej nie potrzebuję. Więc tytanowy repeater sobie zrobimy, bo jest tam w pewien sposób nawet dobry. No i co dalej, jeszcze bym potrzebował może kill-offu, bo jak widzimy niestety, ale z Mithrilu i z Orihalkum nie zrobię, więc wolałbym zrobić z adamantytu. No i będzie, spoko. No i teraz tak, nie musimy, słuchajcie, rozwalać od razu sobie ołtarzy, ponieważ jak je rozwalimy, no to raz, że pojawią nam się duchy, które mogą nas zabić, chociaż w tej zbroi to już raczej nie będzie możliwe. Dwa, że na świecie jakieś tam zmiany będą, na przykład gdzieś się wygeneruje blok właśnie zepsucia, gdzieś blok hollow, to druga sprawa, a trzecia sprawa to to, że właśnie ci mechaniczni bossowie będą mogli się pojawić. Na razie jeszcze wolałbym coś zrobić sobie w podziemiach, mimiki podropić i przede wszystkim soule, bo jeśli chodzi o soule, no to z nich możemy zrobić klucz, a później zrobić sobie te takie przywoływaczki tych lepszych mimików, więc już jakieś tam sobie rzeczy zdobędziemy. No i jeszcze tego mogę wziąć sobie trochę, tylko kurczę, nie mam w ogóle miejsca nigdzie. To sobie wezmę. No i muszę uporządkować sobie wszystko, co mam. Za chwilę sobie jeszcze pójdziemy od razu na... ten, dżunglę, żeby kupić sobie skrzydełka. W sumie mamy dużo kasy, więc jeszcze na coś tam nam wystarczy w sumie. Dobra, no to może tak, na szybko gdzieś coś odstawię. Dobra, idziemy w sumie, nie ma co zwlekać. Więc hops. Nie, dużo przynęt tutaj jest, powiem wam. Ja zostawiłem sobie niestety ten, a to szkoda. Dobra, na razie to chrzanić. No i odstawię sobie jeszcze coś. Za chwilę tu wrócimy właściwie. Już poza nagraniem nie będę mógł tak sobie tutaj swobodnie czegoś robić, bo jak wiem, o kurde, mamy pełnię. Mamy pełnię? Jak mamy pełnię, to chyba możemy kupić coś u tego pana, jakiś strój. Bo ten, o właśnie. Dobra, kupuję. Podoba mi się to, kupuję. No, będę taki biały. Tam jeszcze jest strój Dodo, znaczy mechanika. Ale to... to może innym razem. Na razie jeszcze wezmę sobie, odstawię te rzeczy. Te. No i wydaje mi się, że już możemy iść po te skrzydełka. I mamy nawet fajne wdzianko takie. Och, taki fraczek. Spoko. Patrzcie, złoty królik. Widzicie go? Widzicie, co z nim zrobię? Ha. No, dobra. Więc pójdziemy teraz sobie na dżunglę. Jeszcze nie wiem, jak to się z moim playstylem zgra. I patrzcie, zrobił nam się hollow na Corruption. No bo tu było Corruption. Śmieszna sprawa.
Nie no, fajnie to wygląda. Zhalowowany corruption. Dobra, no to jeszcze tam kawałek nam został do tej dżungli. Kupimy sobie skrzydełka i jeśli mamy już gajda, mamy gajda. Jeszcze nie mamy gajda. Nie przyszedł, musi przyjść. To bym sobie jeszcze pobił trochę może tego Wall of Flesha, żeby Clockworka zdobyć. Na razie mam Repeater w sumie. No i on tutaj nie sprzedaje, bo on sprzedaje w nocy. Musiałem do nocy poczekać. Kurczę, mogłem od razu, zamiast odpakowywać sobie te crate'y, ruszyć na dżunglę. Cholera. Dobra, no to będę musiał poczekać. O kurde, 120 komuś tam coś zadało. No i właściwie podkładałbym sobie te wszystkie rzeczy tutaj i poszedł ewentualnie zbierać soule, jakieś wygodne miejsce znaleźć. Tylko też musimy zachować ostrożność i uważać, bo mogą nas tam zabić w sekundę. Dobra, to podkładam co mogę. Na razie, później się tam pozbędę czegoś, bo pewnie mam za dużo niektórych przedmiotów. Narzędzie. To, a tu jeszcze jest kolejny. Akcesy. Jeszcze mamy dużo podków na manę. Dobra, odstawiam. Hertricze są. W sumie to bym wziął jeszcze na walkę, ale to guide się nie pojawia, no to na razie chrzanić. Co do root, to mogę tutaj to wszystko dać sobie. Nie ma sprawy. Przynęt mamy sporo na łowienie. No ale w sumie po co nam już łowienie? Do questów jeszcze, bo ktoś może się tam czepiać, że ja questów nie robię. No ale na razie nie jest mi to do niczego potrzebne. Ja już ostatnio w serii robiłem tyle questów, że nie potrzebuję jakoś specjalnie. No i w sumie na mounty nie zrobiłem skrzynki. A szkoda. To będę musiał w sumie i tak zrobić wkrótce jakiś lepszy magazyn, bo i tak do tego wszystko się nie zmieści. No i w sumie mógłbym jeszcze to ulepszyć, tak żeby było lepsze i żebyśmy mogli coś więcej ulepszyć, żeby było lepsze. No shit, Sherlock. No ale dobra, ulepszymy sobie. I bo ten niestety. O, minus speed. Ciekawe. No nawet szybkie to jest, może się przydać. Tylko jeszcze dobre strzały do tego zrobić. No i będzie. Jak znalazł, dobra, jeszcze to może. O, i mamy teraz i damage i speed. Spoko. No i jeszcze chciałem w sumie coś co pominąłem, to te unicorny, bo możemy sobie od razu pozdobywać jakieś tam właśnie ze statuetek przedmioty. No a róg jednorożca jest potrzebny do paru rzeczy, w tym tam strzał, które będą akurat dobre na destroyera. Więc może jak to teraz zrobić, bo ten odcinek na pewno będzie dłuższy, ale też nie chcę jakoś specjalnie przesadzać, bo mimo że to jest ten wczesny hard mode, no to wolałbym jednak sobie coś zostawić na inne okazje. No i w sumie co jeszcze potrzebuję? Timer, zegarek się zrobi. No to potrzebuję platyny i chainów. Chainy, wiem, że mogłem to zrobić od razu przed hard mode'em, ale widzicie, teraz mamy czas. No i wszystko się ustabilizowało, daliśmy radę z Wall of Flesh'em. Bossy mechaniczne się nie pojawią, a i tak musimy czekać na noc, żeby mieć skrzydełka. No to w sumie teraz jest czas na takie rzeczy, nie? No i mogę zrobić zegarek, spoko. No i od razu z tego zegarka sobie zrobimy jeszcze timer. O, jest timer. No i potrzebowałbym sobie czego? Pułapek jakiś za bardzo nie mam, bo o ile na Isle of Voices to tam miałem sobie miałem od razu jakieś pułapki z Lizard Dungeonu. No to tutaj niestety nie mam. No i musiałbym też trochę bloków mieć, tak żeby obudować sobie to wszystko. No i potrzebuję na to chwilki. Mam tylko takie pułapki, ale z tego co wiem, no to tam nie dropa coś. Jak ma się właśnie. Przynajmniej tak wiki podaje. No i teraz tak, w sumie czemu ja to odłożyłem? Chciałem bloki jakieś, żeby się obudować. Może mogą być w sumie te. Mi to tam nie zależy. No i pytanie, gdzie to teraz zrobić? Może zrobię to gdzieś bardzo blisko. I wiecie co, może zrobię tak. Wezmę sobie hamaksa. Pościnam parę tych drzew.
Mam właśnie teraz trochę drewna, nie muszę się wracać do magazynu. No i zrobimy sobie tutaj taki, jakby to powiedzieć, będzie można sobie wskoczyć od razu. Na pewno ładnie to specjalnie nie będzie wyglądało, no na razie niestety nie. Ale dysponujemy tymi blokami, którymi dysponujemy, mamy tego dużo, więc na razie chrzanić wygląd. Liczy się użyteczność. Więc tu sobie będziemy stali. Tutaj może, o właśnie, coś takiego. No i zrobimy sobie miejsce jeszcze, z którego będziemy mogli bić. Może w jednym miejscu, tak żeby się respiły obok siebie i żeby się nie blokowały też. Tak się zastanawiam. O, przyszedł guide, to możemy jeszcze Wall of Flesha bić. To może zrobimy sobie coś takiego. Mam nadzieję, że to będzie praktyczne. Bo tu będziemy mogli strzelać w niego. W nich, w tej jednorożce w sumie. Dobra, no to coś takiego. No one się nie przecisną, no to nic się nie stanie. Timer sobie postawimy. Jeszcze właśnie ręcz i no, działa. W sumie ten drugi się nie pojawia. A tych już sobie ubiję. No tylko niestety potrzebowalibyśmy w sumie taki na przykład strzał, tak żeby coś przechodziło przez przeciwników. No, to kosi, ale niestety nie mamy. Dobra, no to jak to jeszcze postawić, tak żeby to się respiło? Widocznie za dużo miejsca, za mało miejsca te konie tutaj mają. Więc musiałem sobie jeszcze chyba to trochę poszerzyć. Może o dwa. Coś takiego. Oj, zniszczyłem sobie coś. Dobra, no to wydaje mi się, że konie będą miały tutaj już miejsce. W sumie to chyba jakby blisko były siebie, to też by działało, no ale dobra. To jeszcze tak i zobaczymy, czy będzie użyteczne, czy potrzebujemy jeszcze lepszej broni w sumie do przebijania, co by było dobre. Na razie może skorzystam z tego, co mam. A chwila, bo mogę od razu zrobić sobie te strzały, wiecie? Bo mam mnóstwo tych takich, no, zębów od robaków, więc no właśnie. Więc mogę zrobić, bo i tak z tego za bardzo nie korzystam, już jak z czegoś tam korzystałem, to z jesterek, no i zostało, więc mogę na coś użyć. No to, o, i przebija, wszystko działa, jest tylko limit tutaj z tego co widzę, do 3. No, jak ubijemy to się respią od razu. No i zobaczymy czy to wylatuje tutaj. No nie wylatuje, czemu? Czyli nie wylatują, albo jest bardzo obniżony ten, drop z nich. Bo powinny te rogi wylatywać, czemu nie wylatują? A nie, wyleciał, tylko jest właśnie drop obniżony, więc trzeba będzie sobie więcej tego pobić. A to spoko. To może tak jest łatwiej, bo widzicie, wszystko się gromadzi w jednym miejscu i bijemy to sobie. I to święte jabłko pewnie też może wlecieć. O, jest Traveling Merchant, słuchajcie, warto zajrzeć, bo jak już mamy hard move, no to też są nowe itemy. No więc zobaczę już, już. I mamy, to już miałem w sumie. To mogę kupić, nie miałem. No i reszty nie potrzebuję. Reszty nie trzeba. Dobra, no to jeszcze do tych koni zejść. I pobić trochę. No i w sumie taki odcinek prowadzający hard mode też widzę, że nie jest zły. Co do Souli tego innego, chyba zrobimy sobie to dopiero w przyszłym odcinku. Tutaj mogę sobie w sumie farmić te rogi, tylko to bardzo rzadko wylatuje, no niestety. No ale jak już może mi coś wylecieć, no to czemu nie, zerowym kosztem praktycznie. No i co mogę jeszcze w sumie powiedzieć? No to mam nadzieję, że wszystko się uda z bossami i tak dalej. No i już w przyszłym odcinku wydaje mi się, że będziemy mogli powoli się zabierać za mimiki. No. No i może jeszcze trochę tego pobiję, zobaczę ile tam czego potrzeba.
Jeszcze Pixie musielibyśmy sobie pobić. Ale Pixie to tam co chwilę będą się pokazywały, więc z tym raczej problemu nie będzie. No i co? Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Wydaje mi się, że tyle minut styknie jeszcze. Co chciałem jeszcze zrobić, a może o tym później zapomnę, no to to, że mogę wziąć sobie jeszcze barwniki i mieć. W sumie nie wiem do czego, ale mogę. No. Więc wymieniamy sobie. No parę tego powylatuje. Spoko, barwniki. Raczej żaden z tych, chociaż ten jest fajny nawet. O, fajnie to wygląda. Tylko traci się istota tego mojego białego tego. No niestety. Okulary fajnie wyglądają. Spoko, to na okulary zostawię. No, i w sumie to by było, wydaje mi się, że tyle. Jeszcze musiałbym sobie poczekać, wiecie co, wziąłbym zegarek skądś, bo gdzieś odłożyłem zegarek. Prawdopodobnie właśnie tam na dole jest w śpince. I poczekałbym jeszcze do nocy oraz kupił w dzisiejszym odcinku skrzydełka, tylko do nocy pewnie jeszcze daleko. No tak, mamy dopiero 12, więc pozwólcie, że teraz przyspieszę albo coś, zrobię cięcie. Może lepiej, że będzie przyspieszyć, dlatego że po prostu teraz mamy hard mode, no i mimo wszystko mogę zginąć, więc będę tutaj miał się na uwadze. Słuchajcie ludziska, mamy już noc i wypadł mi megafon, lol. Dobra, idziemy prost na dżunglę, żeby już te skrzydełka mieć za sobą. Tylko jeszcze Pixie tak sobie zabijam po drodze, dlatego że może nam tam wylecieć oczywiście jabłuszko. No i jeszcze wylatuje po prostu sam Pixie Dust, który w końcu jest na strzały. No i za chwilę będziemy tam i już mamy gwiazdkę nawet, lol. Co do tych unicornów, no to wyleciało mi tego tyle, dużo tego nie ma, no ale widzicie, że tam ten drop rate jest o wiele bardziej obniżony. Obniżony jest w każdym razie, żeby aż tak tego nie farmić. No i widzimy, jest za jedną platynkę, kupuję. No i za co zamienić sobie za to na przykład. Jeszcze sobie wrócimy do domku, ponieważ powiem wam, że jest jedna pewna ciekawa rzecz. Otóż jeszcze mogę sobie połączyć spektrę budce. No i powinienem już mieć jeszcze co mi pod... O, jest, dobra, wszystko mam. Więc mam lightning budce. No i teraz ludziska, wezmę sobie jeszcze łyżwy i będę miał najlepsze te budki takie, co wszystkich tych wymagały. Więc jeszcze, gdzie jest? Gdzie są łyżwy? Tu są łyżwy. No to ulepszymy sobie. I kurczę, powiem wam, że naprawdę świetnie sobie zaczęliśmy hard mode. Jestem zadowolony, mamy super rzeczy. No niestety to przekłucie, ale dobra, już krzanić, zostawię sobie takie jak mam. No i chciałbym w sumie poza nagraniem sobie podrobić tutaj te rzeczy, ale szczerze powiedziawszy, nie wiem czy warto to robić, dlatego że no, to jest hard mode i na hard mode znowu możemy ginąć, dlatego nie chciałbym zginąć poza nagraniem. No i jeszcze nie jesteśmy chyba tak rozwinięci, żeby sobie na to pozwolić, więc nie będę raczej nic robił. No i trochę tych rogów tutaj powylatywało, tylko trochę. No i mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, więc komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie. Do zobaczenia, no i cześć.